niedzielę 19 maja po raz kolejny odbył się na stałe wpisany w zebrzydowicki kalendarz imprez Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych. O rajdzie rozmawiamy z jednym z organizatorów imprezy, Jackiem Koniecznym z Automobil Klubu Cieszyńskiego. To już 8 lat minęło od pierwszej imprezy, którą robiliśmy jako po raz pierwszy w kraju. Rajd pojazdów synchronicznych, może wytłumaczę, na czym jest specyfika tego rajdu. No, mamy pętelkę wokół stawu Młyńszczok. Przejeżdżają zawodnicy dwa razy pętelkę, mają robiony pomiar czasu. Wygrywa ten, kto ma najbardziej zbliżony, czyli idealny czas. Nie chodzi nam o szybkość, o jak najkrótszy czas przejazdu, tylko równe tempo jazdy. Impreza to świetna okazja do zobaczenia na żywo prawdziwych perełek polskiej i nie tylko motoryzacji. Co nowego w tym roku? Co roku coś nowego wypływa, ale dominuje polska motoryzacja i perelowska motoryzacja, czyli duży Fiat, Maluch, WSK, Junak. No bardzo dużo radzieckich zaprzętów, K750, M72, ale co roku coś nowego wypływa. Ciężko mi powiedzieć, mamy ponad 70 załóg. Nawet do końca nie wiem, jakie pojazdy startują, bo non-stop musimy tutaj działać na starcie czy to mecie. Załogi startujące w rajdzie zostały podzielone na trzy kategorie. Motocykle, samochody i maszyny rolnicze, bo pokazują się nam na przykład ciągniczki dzik, czy jakiś zetorek, czy ursusik, czy to też tak zwany samojew na silniku Andori, tudzież innym. Organizatorzy zadbali również o profesjonalne rozwiązania z zakresu pomiaru czasu przejazdu załóg. Czas mierzymy na zasadzie fotoceli, tak? Czas mierzymy tak jak na profesjonalnych imprezach. Jest startowe, czerwone, czerwone, zielone. W tym momencie jest włączany czas, zawodnik startuje, a na mecie też na zasadzie fotoceli. Także pomiar robimy do 1/100 sekundy przejazdu. Impreza ta przyciąga załogi i widownię. Jakie jest zainteresowanie rajdem synchronicznym pojazdów zabytkowych w Zebrzydowicach? Co roku coraz większe. I z tego co widzimy, to impreza ta tutaj w społeczności lokalnej powoduje to, że ludzie pragną coś sobie odrestaurować, kupić, zbliżyć się do naszej weterańskiej rodziny. I to cieszy. Zamiast gdzieś na złom, te pojazdy są renowane, dopieszczane i kochane. To nie jedyna tego typu impreza zaplanowana w tym roku przez Automobil Klub Cieszyński w naszym regionie. Staramy się rozwijać i w tym roku mamy kolejne imprezy. Pierwszą kolejną imprezą jest 7 czerwca na Dniach Skoczowa. Nocny rajd synchroniczny, czyli formuła jest ta sama, tylko że startujemy w nocy o 9 wieczorem. Także będzie to dość ciekawe, bo będzie po ciemku. 24 czerwca na Płycie Rynku w Cieszynie mamy rajd synchroniczną błękitną wstęgę Olzy i jako ciekawostkę przejeżdżamy przez polską i czeską stronę, czyli pętla przez dwa mosty na Olzie i to już jest druga edycja. A 14 lipca 6 rajd pojazdów zabytkowych, tak zwany po sąsiedzku, bo to jest i polsko-czeski rajd. I to jest we Wiśle, na Płycie Rynku Wiśle. Serdecznie zapraszamy na tę imprezę. Jestem człowiek na chwilę ze mnie na linii startu. Przypominam, jest to rajd synchroniczny, czyli jedziemy swoim tempem. Tutaj jest start. Na zamku mamy metę i różnica między pierwszym a drugim przejazdem musi być jak najmniejsza. Załoga z numerem 21, pan Daniel, rozumiem, macie jakąś swoją taktykę na ten przejazd, kto będzie liczył i dyktował tempo. Tutaj sobie pan też przemalował i no te, ja zawsze się boję, te mniejsze samochody, czy dają radę, ale myślę, że na drugim pętli się spotkamy. No tutaj piękny samochód, wszystko jest wypolerowane.